Wieluńska sala sportowa doczekała się wreszcie gruntownego malowania. Przy okazji wyczyszczono wszystkie miejsca, do których dostęp jest utrudniony ze względu na wysokość ścian i sufitu hali. W ten sposób obiekt przygotowuje się już na zbliżającą się galę gigantów siatkówki. Impreza, na którą czekają wieluńscy fani sportu, odbędzie się za miesiąc. Udało nam się pomalować halę sportową, na której obecnie się znajdujemy. Ten obiekt ma już prawie 18 lat i praktycznie od nowości nie było możliwości go odnowić. Z uwagi na jego kubatury był to dość skomplikowany problem, no ale jakoś w końcu w te wakacje udało nam się to zrobić. Tak jak Państwo widzicie, wokół te ściany, które są za mną i wokół całe musiały być oczyszczone, ubytki pouzupełniane, ściany zostały wymyte, zagruntowane i dwukrotnie pomalowane. Także był to dość duży taki wysiłek, zarówno i finansowy, jak i trzeba było się przy tym napracować. Najwięcej czasu zajęło tutaj stawianie rusztowań. Musiały tu zostać postawione rusztowania takie jak na przykład przy ocieplaniu bloków. Dlatego firmie, która to wykonywała, najwięcej czasu zajął montaż, no i demontaż rusztowań. Zresztą jak Państwo widzicie, za moimi plecami znajdują się trybuny w formie takich schodków, no i tam był również problem z postawieniem na takiej powierzchni nierównej tych rusztowań. No jednak firma w niewiele ponad 2,5 tygodnia uwinęła się, no i efekt mamy taki, że mamy odnowioną, odświeżoną, pomalowaną salę. Cała operacja odświeżenia hali nie była przedsięwzięciem łatwym ani tanim. Koszt zadania przekroczył 50 tysięcy złotych i było to pierwsze malowanie hali WOSiR od czasu oddania jej do użytku w 1999 roku. Przy okazji również udało się częściowo zrobić takie prace porządkowe, jak posprzątanie długoletniego kurzu gdzieś tam wysoko na parapetach okien, jak i zostały pomyte te wszystkie okna, pomyte zostały również kanały wentylacyjne, które są pod sufitem, zostały wyczyszczone, gdyż do tej pory nie było możliwości tam do nich dotrzeć. Jednocześnie udało nam się zdemontować piłkochwyty, które są na trzech ścianach. One musiały być do remontu zdemontowane, udało nam się je wyprać. Jeszcze teraz nas czekają jakieś naprawy tych siatek, ale to już sobie pracownicy nasi zrobią do końca wakacji takie drobne naprawy. No i od nowego sezonu sportowego na jesień 2017 zarówno uczniowie liceum czy też wieluńskich szkół, jak wszyscy trenujący, korzystający z tej hali będą mieli tak całkiem inne warunki do trenowania. Będzie przynajmniej czysto, schludnie. Okres wakacyjny wykorzystujemy na remonty całego obiektu. W tym tygodniu już skończymy praktycznie remonty szatni. Są one jak co roku naprawiane, jakieś uszkodzenia, malowane, wymieniane są płytki na korytarzach, w pomieszczeniach, tak żeby właśnie to było schludnie, estetycznie, żeby nikogo to nie raziło, no gdyż jak zwykle hala jest bardzo intensywnie przez cały rok użytkowana i ciężko wtedy znaleźć jakiś czas na jakieś większe naprawy. Także na ten sezon będziemy gruntownie przygotowani, no zwłaszcza, że czeka nas jeszcze w tym roku no dość duża impreza, czyli giganci siatkówki 16-17 września. Bierzemy również to pod uwagę, że wiadomo, że jeżeli będzie to taka impreza duża na rangę Wielunia, żeby właśnie ta hala była przygotowana, żeby ten obiekt wyglądał tak, żeby nie trzeba było się na niego wstydzić. Sala lśni teraz czystością, a czasowo zniknęły też reklamy wiszące wewnątrz. Niedługo powrócą jednak w zmienionej formie. Korzystając z tego, że mieliśmy te rusztowania, zostały zdemontowane, powrócą, natomiast jest już pomysł, będą tutaj zainstalowane takie specjalne konstrukcje do zamontowania reklam, ponieważ do tej pory to wszystko było montowane na stałe właśnie z rusztowań, było to bardzo pracochłonne, czasochłonne, było to skomplikowane. Wymyśliliśmy tutaj system montażu reklam i mam obiecane od burmistrza pieniądze. Będę składał wniosek na najbliższą sesję o tą dotację i myślę, że na sesji, która jeszcze będzie w sierpniu, te pieniądze zostaną nam przyznane.
i jeszcze do końca wakacji uda nam się zamontować taki system do montażu reklam, który będzie pozwalał na opuszczanie tych reklam niezależnie na jakby takim każdym przęśle, które tutaj widnieje na ścianie za drabinkami. I będzie można to szybko takie reklamy opuścić, gdyby zaszła konieczność wymiany, powieszenia jakiegoś innego baneru. Czyli będzie to prosto, opuści się to na poziom hali, podłogi hali, zostanie to zamontowane i ponownie wciągnięte, zamocowane na tej ścianie. Także to też nam ułatwi pracę nam, jak i klubom, które korzystają z tej hali, z tego obiektu. Jeżeli będą właśnie miały jakiegoś sponsora, to właśnie będą mogły wyeksponować baner danego sponsora. Czy czegoś jeszcze brakuje największemu z wieluńskich obiektów sportowych? Jak Państwo pamiętacie, hala zaczęła działalność od początku 2000 roku. WOSiR powstał 5 lat później, w 2005 roku. No i tutaj pod zarządami na naszego zakładu udało nam się tu wiele już na tej hali zrobić. Zostało to wyjście ewakuacyjne zrobione, została tam doprowadzona też również droga taka utwardzona tam przy tym wyjściu ewakuacyjnym, jak również zrobiliśmy nagłośnienie, ale również pod sufitem jest specjalna konstrukcja wygłuszająca, gdyż ta akustyka była tragiczna wcześniej. No i trzeba oczywiście też pamiętać o tym, że udało nam się wykończyć dwa piętra pod kątem hotelu, jak również piwnice, które były przez te kilka lat wyłączone z użytkowania i tam też się mieszczą teraz szatnie, czy też siedziba klubu MKS Wieluń, jak również nasze magazyny. Także, że udało się zrobić dużo. No niemniej na tym etapie no, robimy jakieś bieżące udogodnienia, ale no, już wiele w tej hali się zrobić nie da. No, bo trzeba by ją chyba pewnie teraz gruntownie przebudować, żeby chociażby zwiększyć ilość miejsc siedzących, czyli powiększyć widownię. Ale to już są bardzo dalekosiężne plany i na razie takiej potrzeby nie ma.